Nie, nie mam później tego aparatu NKWD. Kochani. Przecież to byli Żydzi NKWD. Moment, to nie byli Rosjanie. Ale spokojnie, nie, Żydzi. Kto był NKWD? Ale przepraszam. Ale dobry... A ubecnie kto stanowił? No właśnie. No. Rosjanie? Ta, no Polacy, no. Kurczę, my! Bohaterowie! A dzisiaj tych łajzy, które liżą dupę Amerykanom, kto stanowi? Żydzi, Rosjanie, Polacy tak samo. Tacy jesteśmy, no nie? Ludzie, zastanówcie się. Gdyby, ja nie mówię, że posłuchajcie. Moi przodkowie, czy ja po 45 roku, jak mi Bóg miły tutaj mówię, z lasu bym nie wyszedł. W 45. Mam prawo do śmierci. Mam prawo do własnego honoru, do umierania. Mam prawo. Ale też na pewno nie niszczyłbym was aktami terroru i nie pchał w jakąś wojnę. Mój tutaj kuzyn, Stanisław Tołwiński, w latach 45-49, w najgorszym czasie, odbudowywał tą, jako pierwszy prezydent miasta Warszawy, odbudowywał tą Warszawę. Ja jako Krzysztof Tołwiński, bym wtedy żył na pewno z lasu i wielu Tołwińskich nie wyszło z lasu. My byliśmy, do końca walczyliśmy i ginęli. To jest nasze prywatne wybór do śmierci. Natomiast nigdy nie wystąpię przeciwko narodowi. Czy wy nie rozumiecie, że wtedy Zachód nas sprzedał tak jak dzisiaj? Czy myślicie, że ja nie żałuję tych biednych dzieci ukraińskich, tej krwi rusińskiej? To naprawdę nam i wszystkim jako Polakom powinno żal, że oni zostali tak zmanipulowani. Ale patrzcie na nich. Jeżeli będziemy się tak zachowywać, poddawać Amerykanom i brak udział w takiej polityce, mnie tak sprzedajnych polityków, to samo nas czeka jak tych biednych Ukraińców. I będziemy po całej Europie jeździć i tak samo jak oni prosić za Polską, która krwawi i ginie. Ale kolego... Ale to jest cmentarz, ja bardzo przepraszam. Ja nie mogę. Ja mogę tego, a teraz idziemy na tą uroczystość. Natomiast przykro mi też, że musieliśmy różne rzeczy mówić, ale na cmentarz jest świętością w Polsce i pamiętajmy o tym. Jeszcze mam pytanie, jak się odniesiesz do prowokacji tej ala babci Kasi, która się... Nie znam, ja nie znam. Która się z tego A to wiecie. Po prostu my jako naród nie mamy elity. I słuchajcie, skończcie z tym, że ktoś nam wymordował elitę w Katyniu. Ale oni mieliby 130 lat. Mi kiedyś wymordowali elitę. Sarmacki Katyń. Czy wyście słyszeli? Rok 1653. Hajda Matczyzna. Chmielnicki na jego rozkaz. 8 tysięcy najlepszej polskiej szlachty. Sarmacki Katyń. Nas mordowali, wyrzynali wówczas. Ale świętej pamięci. Stefan Czarniecki jako hetman, symbol polskości, przeżył. I później, pod Batochem, przepraszam, 52, w 53, całą Ukrainę puszczał z dymem kobiety, dzieci. My śpiewamy, jak Czarniecki do Poznania. No to szanujcie Polacy, albo się wyrzeknijcie Czarnieckiego. Czarniecki dał przykład, jak na polskiej ziemi trzeba walczyć. I my jako godne córy synowie, naśladujmy Czarnieckiego. Czarniecki wiedział, co to oznacza? Hajda Matczyzna, rezuny i całe te kozactwo. Ta czern, która niszczy siebie i wszystko. Bo oni w pierwszej kolejności zniszczyli własny, ta hołota, ukraiński naród. Ówczesny, który się budował. To luźno, bo to nie był naród. Ale nie można, proszę pana, zapominać. Ja wiem, wiele rzeczy. Dziękujemy. Proszę